1 lipca 2000 roku po raz pierwszy w Czchowie w formie festiwalu rozbrzmiał jazz tradycyjny. Wśród jego organizatorów był Jacek Mazur, dyrektor artystyczny festiwalu. Jazz tradycyjny już na stałe zagościł w Czchowie. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, od wielu, wielu lat, a tak naprawdę jeszcze w latach 60., kiedy pojawiał się przy imprezach, wydarzeniach, kiedy muzycy jazzowi przyjeżdżali tutaj do Czchowa i grali, przygrywali po prostu do tańca. Pewna grupa muzyków z Krakowa i z Tarnowa spotkała się przypadkowo w Czchowie. No i kiedyś po jakimś tam dancingu spotkali się, zaczęli sobie jazzować. Stworzyło się małe jam session. No i tak się zaczęło. W 2000 roku zawiązała się idea powołania festiwalu jazzowego. To dzieło kontynuowane jest do dzisiaj. Koncerty odbywają się na zamku w Czchowie, a także w hotelu Łaziska tuż nad jeziorem. Spotykają się tutaj znakomici muzycy jazzowi oraz życzliwa i uważna publiczność. Aby posłuchać starego, dobrego jazzu w drugi weekend lipca, wystarczyło być w Czchowie. W piątek odbyły się dwa koncerty. Pierwsza wystąpiła jazz Bad Ball Orkiestra, która za sprawą Jacka Mazura towarzyszy nam od samego początku festiwalu. Jacku, ty to słyszysz? Myślicie, że jestem marzycielem, ale nie jestem sam. Wiem, że możemy zmieniać ten świat na lepszy. Muzycy podczas koncertu obdarzyli nas jedyną w swoim rodzaju mieszanką swingu. Drugą formacją był Big Band Universal Voynich. Elegancka orkiestra wykonała standardy jazzowe, muzykę filmową oraz covery muzyki rozrywkowej. Big Band Voynich, zapraszam! W kolejnym dniu spotkaliśmy się na dziedzińcu w Czchowie. Historyczna sceneria w połączeniu z wyjątkową muzyką dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Tuż przed rozpoczęciem sobotnich koncertów w zamkowych piwnicach otworzyliśmy wystawę Miniatury jazzowe Michała Piotrowskiego. Sobotnie koncerty rozpoczął Big Band Rożnów, wielokrotny laureat małopolskiego konkursu Echo Trombity w kategorii Big Bandów, któremu towarzyszyła wokalistka Katarzyna Świerczek. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Zgodnie z założeniami projektowymi, kolejny zespół, Michalska Jarzmik Quintet, zaprezentował jazzowe aranżacje wybitnego polskiego twórcy Stanisława Moniuszko. Słuchaj, chłopcze, masz mnie kochać, kochaj z duszy całej. Ja nie będę jęczeć, szlochać jak inne szlochały. Ja nie będę jęczeć, szlochać jak inne szlochały. Niezwykłe poruszenie wśród publiczności sprawił występ następnego jazzowego zespołu. Tym razem wokalnego. The Sound Pack. Come fly with me, let's fly away. If you can, you
some exotic views. There's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's go down to Peru. Come fly away. In Amalem, there's a one. Badoo, 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 badoo. It's good for you. Ooh, come fly with me, let's think of in the blue. Występ Byleli w Jazz Band zakończył sobotnie koncerty, ale ile przyniósł emocji, może tylko potwierdzić publiczność, która nagradzała ich brawami. Niedziela rozpoczęła się realizacją projektu Dunajec jak Mississippi, Człowiek Nowy Orlean. Z muzykami RB Dixie 5, Leliwy Jazz Band i miłośnikami jazzu spotkaliśmy się na rynku. O godzinie 15 wyruszyliśmy z muzyką typowo dla Nowego Orleanu na zamek. W trakcie naszej parady, a finalnie na docelowym miejscu, pogoda zdecydowała, że kolejny koncert The Warsaw Dixielanders odbył się przy wsparciu muzyków z RB Dixie 5 i Leliwy Jazz Band. Baszta Jazz Festival jest muzycznym dziedzictwem, które pielęgnujemy od ponad 20 lat. To zaproszenie do słuchania pięknej muzyki, pobudzanie do spotkania w gronie sympatycznych osób. Przez uczestnictwo w koncertach odkrywamy przyjemność, rozbudzamy wyobraźnię i zmysły. Baszta Jazz Festival to w końcu festiwal, w którym każdy odnajdzie swoje miejsce. Po wielu, wielu latach odżył sentyment u dyrektora artystycznego festiwalu Jacka Mazura, że można by stworzyć tego typu wydarzenie. I tak już od wielu, wielu lat mamy okazję gościć ludzi z całej Polski i artystów z całego świata, którzy przyjeżdżają i prezentują jazz tradycyjny, najpierw pod basztą, dzisiaj na dziedzińcu Zamku Czeskiego. Impreza, która na stałe wpisała się już w harmonogram wydarzeń, które towarzyszą ciepłym dniom spędzanym w Czchowie, który jest otwarty na przyjazd turystów. Organizatorem Baszta Jazz Festiwalu jest Miejskie Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie. Serdecznie zapraszamy.